Na prezentacji nowego Xboxa, Xboxa One, Microsoft starał się nam wpoić jedną myśl. To nie będzie tylko konsola do gier, to będzie domowe centrum rozrywki. I chociaż nowy Xbox One to całkiem potężna maszyna z ośmiordzeniowym procesorem, 8 GB RAMu i wbudowanym sensorem Kinect, to gry będą tylko częścią jego możliwości. Przede wszystkim pokazano integrację nowego Xboxa z telewizją. Możliwość kontrolowania zmiany kanałów i wyszukiwania programów za pomocą głosu lub gestów to na pewno coś, co docenią wszyscy, którzy. Nie tylko lubią sobie pograć, ale też pooglądać telewizję. Dużo atrakcji przygotowano na przykład dla fanów sportu. Można w czasie meczu sprawdzić wyniki albo tabele ligowe, a fani filmu mogą, oglądając go, poszukać informacji o reżyserze albo o innych produktach z tej samej marki. Pokazano to na przykładzie filmu Star Trek i na pewno docenią to wszyscy, którzy traktują Xboxa jako multimedialne centrum rozrywki. Problem jest z tymi, którzy chcieliby głównie pograć na konsoli, bowiem na wczorajszej prezentacji Microsoft pokazał bardzo mało gier, i były to w dużej mierze tytuły skierowane do tak zwanej szerokiej publiczności, a nie do najbardziej zapalonych graczy. Dlatego pokazano m.in. gry sportowe od EA Sports, takie jak NBA, futbol amerykański czy FIFA. O nich było wiadomo, że się pojawią i są na każdej konsoli i świetnie się sprzedają. Pokazano nową część wyścigów Forza, Forza Motorsport 5, bardzo realistyczne wyścigi, które też docenią nie tylko fani gier, ale także ci, którzy lubią sobie po prostu pojeździć. A o grach dla bardziej hardkorowych graczy tylko wspomniano. Na przykład wspomniano tylko o nowej grze twórców Alan Wake, takiego thrillera czy horroru. Dużo miejsca poświęcono natomiast wojennej strzelance Call of Duty Ghosts, która też zawsze świetnie się sprzedaje i trafia nie tylko do graczy. Graczy bardziej zaniepokoiło to, że konsola nie będzie kompatybilna wstecznie z poprzednią, czyli wszystkie gry, które kupiono na Xboxa 360 zarówno w cyfrowej dystrybucji, jak i w pudełkach, będą nieaktualne i trzeba je będzie kupić jeszcze raz, jeśli zostaną w ogóle wydane na Xboxa One. Graczy zmartwiła także wiadomość, że będą musieli zapłacić za granie w używane gry. Każda gra zostaje przypisana do konta i żeby pożyczyć ją koledze, trzeba będzie zmusić go do zapłacenia jeszcze raz za tę samą kopię. No podobnie jak to jest w przypadku pc Nie potwierdziła się natomiast wiadomość, że Xbox będzie wymagał ciągłego podłączenia do sieci. Niektóre gry mogą wykorzystywać te funkcje i przerzucać część obliczeń do tzw. chmury na zdalny serwer, ale nie jest to wymagane. Trzeba jednak pamiętać, że Microsoft zapowiedział dla graczy jeszcze 15 gier, które mają trafić na początku życia konsoli właśnie na nią i takie nowości na Xbox One zostaną pokazane w czasie targów E3, już 10 czerwca. Dowiemy się więcej i mam nadzieję, że wtedy gracze będą mieli więcej powodów do zainteresowania. Na razie Xbox One jawi się głównie jako domowe centrum rozrywki i to głównie dla USA, bowiem tam będzie działać większość opcji związanych z telewizją i multimediami.